Rosyjska armia przy zachodniej granicy. Mówią, że to ćwiczenia tysiąc rosyjskich żołnierzy brało udziału w ćwiczeniach na zachodniej granicy. Rosyjska armia przeprowadziła ćwiczenia na zachodniej granicy z odparcia zmasowanego ataku powietrznego przeciwnika, informuje agencja Reutersa, powołując się na Interfax. Siły Obrony Powietrznej Zachodniego Okręgu Wojskowego przeprowadziły ćwiczenia z odparcia zmasowanego uderzenia lotniczego przeciwnika na strategiczne obiekty, przekazało Biuro Prasowe Zachodniego Okręgu Wojskowego. Jak przekazał Interfax, w operacji wzięło udział około 1000 żołnierzy. Wykorzystano około 200 jednostek uzbrojenia, sprzętu wojskowego i specjalnego. Dowództwo południowego okręgu wojskowego poinformowało, że około 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy wraca do miejsc stałej dyslokacji po zakończeniu trwających ponad miesiąc ćwiczeń w obwodzie Rostowskim, na Kubaniu i na Krymie. Opracowanie: Paulina Sowa.